Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Wpadło do mnie trochę gadżetów od nowej, może nie nowej, chińskiej marki Tipox odnośnie akcesoriów, więc zaczynamy. Będzie trochę kabelków, case'ów, szkieł, ale pierwsza rzecz, etui, vintage case dla iPhone'a X, iPhone'a 10, jakkolwiek to nazywać. Dobra, cóż przyszło? Case? Standardowo zapakowany, jak to zwykle, w blister. Chińczyk jest, nie ma tym razem hologramów, jak to często w tego typu produktach bywa. No dobra, zobaczmy, co to jest, jak to wygląda i jak pasuje do iPhone'a 10. Pierwsze co się rzuca, fajna sprawa, że wnętrze jest podszyte, podklejone jakimś takim materiałem, że w sensie tego, że wiadomo, iPhone'y 10 mają z tyłu szkiełko, to myślę, że tutaj nie będzie żadnego rysowania tego tylnego szkła i powinno to w miarę spoko wyglądać. Cały case, jak widzicie, jest taki wykonany może nie z gąbki, ale taki materiał gumopodobny. Z tyłu akurat to jest w kolorze takim, powiedzmy, że szarym, ale ma strukturę przypominającą coś a la skórę. Od dołu dojścia do wszystkiego jest, z racji tego, że nie jest to jakby pełny case, tylko od dołu nie mamy zabudowanej części, tam gdzie mamy port lighting. Wiadomo, aparat, wszystko, ale myślę, że najlepiej będzie, jak wrzucimy to na iPhone'a 10 i zobaczymy, jak ten case na tym smartfonie wygląda. Dobra, idąc od tyłu. Pierwsza sprawa, myślę, że dosyć dobra grubość, bo jak widzicie, nie odstaje nam zbytnio aparat, czyli szansa na porysowanie jego zbytnio nie będzie, więc pod tym względem spoko. Dostęp do wszelkiej maści tutaj rzeczy na dole jak najbardziej jest, czyli do portu lightning, jak i również do głośnika mikrofonu. Odnośnie góry, przyciski może zobaczmy jeszcze. Troszkę trzeba użyć siły, szczerze mówiąc, z tego co czuję. Nie jest on jakiś może mega wygodny pod tym względem, ale no nie jest to jakaś taka dramatyczna siła potrzebna do wciśnięcia tych przycisków i z nimi sterowania, więc jest ok. Dostęp do przycisku odnośnie, czy może przycisku suwaka, przełącznika odnośnie głośności jest. Co do grubości samego case'a, jak widzicie na tej dziesiątce, mamy założone szkło, ale on no delikatnie, ale to bardzo delikatnie można powiedzieć, że wystaje ponad ekran, więc pod tym względem myślę, że w miarę w jakiś tam sposób ochroni nam go w przypadku upadku, ale wiadomo, zawsze lepiej coś mieć założone na górze ekranu. Jak się prezentuje? Akurat w tej wersji, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, Space Gray, wygląda całkiem to ciekawe. Coś, co imituje skórę, naprawdę fajnie jest w dotyku, bo jest taki, można powiedzieć, gumowo miękki, więc myślę, że ewentualne jakieś uderzenia, upadki powinien trochę zamortyzować. Nie jest to może jakiś pancerniak, ale myślę, pod względem ochrony upadku, ewentualnego na pewno ochrony przed rysami, myślę, że się sprawdzi. Jak Wam się podoba? Z mojej strony wydaje się spoko całkiem. Szczególnie fajne jest to, że jest ten dotyk, że on jest taki po prostu mięciusi. Pod tym względem jestem na tak, co do wyglądu, wiadomo, kwestia gustu. Jak Wam się podoba ten case'ik, oczywiście piszcie w komentarzach, gdzie go dorwać. Myślę, że linki też Wam też dam na dole. Co jeszcze odnośnie rzeczy, widzicie ewentualne mała grafika odnośnie samej nazwy producenta. Poza tym no jest w miarę jednolity. No i to mi się podoba. Szkoda, że nie jest w całości szary albo czarny. No, nazwa vintage do czegoś zobowiązuje. Ma to emitować skórę. No i cóż, zasadniczo tyle. Case'ik od marki Tipox. Vintage case dla iPhone'a 10. Oczywiście na dole macie linki do moich społeczności. Profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Jeżeli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Ale to już wiecie. No i cóż, tyle. Vintage case, iPhone 10, iPhone X. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!